Ja lubię, jak aktora twarz coś wyraża, czy aktorki, że nie jest po prostu tak beznadziejnie piękna i nie ma punktu zaczepienia. Jednak dobrze, jak jest pewna charakterystyczność, czy rozstaw oczu, czy wydatny nos, czy usta, ale tak naprawdę fotogeniczne, dobrze fotografujące się twarze są charakterystyczne, są po prostu asymetryczne często, więc ja szukałem, ponieważ punktem wyjścia do tego projektu było kino noir, więc szukałem takich twarzy, jakie kiedyś były w kinie noir. Teraz jesteśmy w takiej epoce, zwłaszcza takiej telewizyjnej, serialowej, te twarze są często po prostu takie nudne, ładne, nie? A ja lubię twarze, które wyrażają coś więcej niż tylko urodę, taką korekt. Od pewnego czasu zauważam, że największą satysfakcję mi daje mi granie w filmach, które... Znaczy chyba to jest sens tego wszystkiego, że grasz jakąś rolę, która wymaga od ciebie czegoś innego i z uwagi na to, że ja pragnę się zawsze rozwijać w tym zawodzie i to jest dla mnie najistotniejsze, ryzykuję, czasem głupio, czasem wychodzi mi coś lepiej, czasem gorzej, ale zawsze idę na całość i gram na stówę i Goria była dla mnie takim filmem bardzo ważnym, jednym z ważniejszych w mojej w mojej karierze. Jak zostałem zaproszony na casting, dostałem 3 pierwsze sceny, takie tam wybiórcze z całego filmu. No ten scenariusz mnie zainteresował bardzo, w sensie on jest też napisany przez Boda. Było coś bardzo intrygującego, znaczy te 3 sceny, jakby nie wiedziałem, o czym jest jeszcze film, widziałem te 3 sceny, ale te 3 sceny jakby już same w sobie miały takie powolne odsłanianie tajemnicy jakiejś. No ciekawość mnie w to pociągnęła. Byłem ciekawy, co dalej, co to jest.